Hej, witajcie na kanale Mathy Magic, a w każdą środę o 14. Hej, witajcie. Zaraz spróbuj to jeszcze raz, bo coś chyba mi nie poszło. Tak to jest, jak się robi coś pierwszy raz live, ale hej, witajcie na kanale Mathy Magic. Ja w każdą środę o 14, ale dzisiaj wtorek i obudziłem się, stwierdziłem, że mamy 500 subskrybentów na tym kanale, więc okrągła liczba, pomyślałem, że to zasługuje na jakiś wspaniały, uroczysty odcinek, żeby to uczcić, więc postanowiłem, że spróbujemy dzisiaj odcinka na żywo. Na żywo z Las Vegas Mathy Magic i dzisiaj trzeci odcinek z cyklu Monty Hall Problem. Problem Montego Halla, który widzieliśmy w filmie 21. No i już wytłumaczyłem ten problem na dwa różne sposoby. Ten poprzedni był trochę trudniejszy, ten za poprzedni był chyba najłatwiejszy ze wszystkich, a dzisiaj tak wydaje mi się, że pomiędzy ani trudny, ani łatwy, ale mam nadzieję, że będzie zrozumiały. Tym bardziej, że nie będzie dzisiaj właściwie żadnej matematyki, tylko logika. Więc skoro nadaję na żywo, nie mogę wam tutaj pokazać tego wideo w tej chwili. Odsyłam tych, którzy jeszcze tego nie widzieli, do poprzednich odcinków. Zobaczcie, jakie jest ustawienie problemu, jakie są założenia. A teraz już pokrótce powiem, oczywiście tylko chodzi o to konkurs, gdzie są trzy bramki, za jednym z nich jest samochód. Wybieramy jedną bramkę i prowadzący pyta się, czy chcemy zmienić. I pytanie jest oczywiście takie, że czy warto zmienić bramkę, czy zostać przy oryginalnym wyborze, czy może to nie ma znaczenia. Więc dwa poprzednie odcinki pokazały nam, że należy zmienić bramkę, a teraz odcinek trzeci z tego cyklu. No i może zacznijmy od tego, jaką bramkę wybraliśmy. Okay, do tej pory mówiliśmy, że wybieramy bramkę numer 1, więc niech będzie, że gdzie tutaj napiszę, tutaj będziecie widzieć, ok. Wybór niech będzie, że widać w ogóle, co to napisałem na tej kamerze. Mam nadzieję, że widać. Napisałem wybór i będzie bramka numer 1. Taki jest nasz wybór. I teraz pytanie jest, gdzie może być auto? Auto może być za bramką numer 1, zapiszmy. A skoro auto jest za bramką numer 1, wtedy prowadzący ma do otwarcia albo bramkę numer 2, albo 3, prawda? Nie otworzy jedynki, więc no, napiszmy to. Prowadzący otwiera. No co, 2 lub 3. Okej. No i teraz pytanie. Co będzie, gdy zmienimy, a co będzie, gdy zostaniemy przy wyborze? Jeżeli zostaniemy, no to wybór bramka numer 1, auto jest za bramką numer 2. Wtedy, jeżeli zostaniemy, to oczywiście wygramy. Ok? Widać to jeszcze na tej kamerze, czy nie? Widać. Ok, ale jeszcze muszę zapisać, co będzie, jeśli zmienimy, więc może to trochę przestawię. O, w ten sposób. Jeżeli zmienimy bramkę, prawda? No, na jedną z tych, oczywiście nie tą, którą otworzy, tylko jakąś tam inną, no to byśmy oczywiście przegrali. Także to jest jakby jedna droga. No ale auto nie musi być za bramką numer 1. Auto może być również za bramką numer 2. Więc jeżeli nasz wybór to bramka numer 1, a auto jest za bramką numer 2, wtedy prowadzący otwiera zdecydowanie bramkę numer 3. Prawda? No nie może otworzyć naszego wyboru ani tam, gdzie jest auto. Więc otwierzy bramkę numer 3. I wtedy, jeżeli zostajemy przy naszym oryginalnym wyborze, przy
bramce numer 1, no to wtedy byśmy przegrali. Więc tu jest krzyżyk, ale jeżeli byśmy zmienili na tą nieosłoniętą bramkę, czyli numer 2, wtedy byśmy wygrali. Więc tutaj będzie wygrane. No i trzecia opcja. Auto może być za bramką 1, 2, no i jeszcze numer 3. Prawda? Nasz wybór 1, auto jest za trójeczką. Wtedy prowadzący musi otworzyć dwójeczkę, prawda? Tą niewykorzystaną bramkę. No i teraz, jeżeli on otworzy dwójeczkę, to co? Jeżeli zostaniemy przy wyborze numer 1, no to przegraliśmy. Ząb. Prawda? Przegrane. Natomiast jeżeli zmienimy nasz oryginalny wybór numer 1 na tą nieosłoniętą bramkę, no to wtedy siłą rzeczy wybierzemy bramkę numer 3. No i oczywiście wygramy. Więc sami widzicie, że przy strategii zmiany wygrywamy w tych zielonych tutaj dwóch linijkach. W dwóch przypadkach. A w strategii, gdybyśmy zostali przy oryginalnym wyborze, wygrywamy tutaj tylko w tym, w tej jednej linijce, w tej jednej drodze, w tej niebieskiej. A zatem to już jest trzeci sposób, który mam nadzieję już Was do końca przekonuje, że lepiej jest zmienić bramkę niż zostać przy oryginalnym wyborze. Okay? Tak to jest w tej grze. No i mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało na żywo moje pierwszy raz, ale 500 subskrybentów zasługuje na uczczenie tego odcinka. Oczywiście, tak jak za każdym razem, wiszę Wam tyle pompek, jaki jest numer odcinka, a zatem dzisiaj 63 odcinek, więc 63 pompki będzie na żywo, więc nie mogę tego przyspieszyć, nie mogę puścić muzyczki, ale mam nadzieję, że będziecie ze mną liczyć. Widzę, że są aż 2 osoby oglądają i 1 like, także dziękuję bardzo. A w tej chwili już zaczynamy pompki. Liczcie ze mną. Może macie jakieś pytania, nie robiłem tego nigdy na żywo, ale widzę, że tu jest jakiś czat. I jeżeli chcecie coś zapisać w jakimś czacie, albo coś miłego powiedzieć, albo coś krytycznego, nie ma znaczenia, tych to dajcie znać. Ja będę teraz robił 63 pompki w szczytnym celu. 1000 subskrybentów do następnego odcinka. Mamy już 500. A zatem, no już połowa. Połowa subskrybentów, ponad połowa odcinków, ale wierzę, że mi się uda. Jedziemy. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Trzymajcie się. Cześć. Koniec streama. Uff.